dzieci w wieku do lat 18. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do ubiegania się o dofinansowania w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aktywny Samorząd. Założenia programu przybliżono na konferencji prasowej, która odbyła się 2 kwietnia w Gnieźnieńskim Starostwie Powiatowym. Jest to projekt wpisujący się w założenia strategii rozwoju powiatu gnieźnieńskiego, który przyjęliśmy na lata 2013-2020. W ramach tego projektu na rok 2014 mamy ponad 366 tysięcy złotych przewidziane. Skierowane to jest do osób niepełnosprawnych według określonych modułów. Obszar wsparcia, który znajduje się w programie na 2014 rok, dotyczy kilku obszarów życia codziennego, na które można otrzymać środki finansowe. Są to środki na specjalistyczny sprzęt właśnie dla osób niepełnosprawnych, między innymi likwidacja barier transportowych, czyli na przykład oprzyrządowanie specjalistyczne samochodu dla osoby niepełnosprawnej, czy też inne zadanie właśnie polegające na likwidacji pozostałych innych barier, na przykład dofinansowanie do edukacji, czy też dofinansowanie do zatrudnienia bądź opłaty opieki nad osobą zależną, między innymi dziećmi, czy też w przedszkolu, czy też w żłobku. Jak przyznano w trakcie konferencji, z programu skorzystała już duża liczba osób z terenu naszego powiatu. Bardzo chętnie korzystają, bo tak jak mówiliśmy, rzecz dotyczy łamania barier, a bariery, jak Państwo wiecie, dla osób niepełnosprawnych to jest być albo nie być. Podlegać rehabilitacji społecznej, zawodowej, czy też nie. Ważnym elementem tego programu, który realizujemy, jest również możliwość dofinansowania dokształcenia na poziomie wyższym. Czyli tutaj jakby zwracamy uwagę na to, żeby osoby niepełnosprawne podnosiły kwalifikacje. Nabór wniosków do programu już się rozpoczął i termin jego zakończenia mija 30 września 2014 roku. Dokumenty można pobrać w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiat-gniezno.pl i należy je składać w siedzibie instytucji znajdującej się w budynku starostwa przy ulicy Jana Pawła II.